Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damian, jest ze mną Aleksander z Non-Duality Polska. Dzisiaj mamy dla Was specjalny materiał, który zawiera tematykę cienia. Będziemy tutaj przedstawiać różnego rodzaju archetypy, wzorce cienia. Mamy tutaj gotowy materiał, będzie to wideo, które zaraz Wam wyświetlę i będziemy po kolei analizować jego poszczególne sceny, szczególnie te, które będą dla nas bardzo ciekawe. Jeżeli chcecie, zapraszam Was do obejrzenia tego materiału na spokojnie, w samotności i jak już będziecie gotowi, to wskakujcie tutaj razem z nami, a jeżeli nie chcecie oglądać tego materiału wcześniej, to po prostu bądźcie tutaj razem z nami i przejrzymy ten materiał wspólnie. Tylko jeszcze dodam od siebie, że ten krótkometrażowy film nazywa się In Shadow. Jest dostępny na YouTubie. Autorem jest Lubomir Arsow. Bardzo, bardzo głęboko docierają treści. Także zachęcam do obejrzenia. A ja już tutaj załączam, puszczam i zapraszam Was serdecznie do oglądania razem z nami. No, zaczyna się. W ogóle dzisiaj myślałem na temat tego, co mogą symbolizować te kropki i pomyślałem, że to nawet taki niezły temat z non-duality, że jest takie rozszczepienie w świadomości i nagle wyłania się coś z niczego, nie? Czy to było, czy była liczba 3 i może chodzić o prawo 3, które na przykład możemy poznać z Gurdżieva, prawo 3. A tutaj mamy z kolei bardzo fajny motyw ukwadratowionej ziemi. Jakby gdzie Ziemia straciła swoją neutralną harmonię, to już nie jest jakby została koło, wsadzona nie? w jakiś schemat, nie? Jakieś Totalny poczucie jakiś schemat, kontroli przez ludzi, by wszystko sobie dopasowali po wszystko swoje jest potrzeby. Uporządkowane, nie? Patologiczny porządek. W ogóle myślałem nawet nad tym tytułem, bo ta czcionka jest też dosyć ciekawa. A co myślałeś? No bo wiesz jak to jest, jak włączyć się ten tryb estety, nie? I tak wyszukujesz różne niuanse tu z No, zatrzymaj teraz z na tych chwilkę, takich. zatrzymaj. Okej. Okay. Zatrzymaj chwilkę. Co mówiłeś o estecie? Że wiesz, nieraz jak widzę coś takiego mega ciekawego, na przykład jakiś tytuł, jakąś ciekawą czcionkę, nie? To tak zatrzymuję się, tak analizuję tą czcionkę, co jest w niej takiego fajnego, nie? Wiesz, taki. Pewnie jak pracujesz przy takich No, ja się zajmuję elementach projektowaniem. graficznych, to też pewnie masz Tak, takie, to wiesz, coś wiem. skrzywienie, No. nie? Że zaczynasz to Tak. analizować. Co To symbolizują akurat. fonty, nie? Tak, No. tak. Jak możesz to wykorzystać do Tak. swojej pracy, nie? No. A tutaj, jeżeli chodzi o to w ogóle, na co patrzymy, to jest w ogóle super otwarcie, bo zaczyna się super tajemniczo, nie? Jakieś takie postacie w ogóle zakapturzone gdzieś głęboko. I to jakby pewnie się odnosi do takiego motywu, takiego sekretnej społeczności, czy sekretnej organizacji, która stworzyła coś. Ale dobra, to To zaraz, mi bo w ja to ogóle już niestety masonów zachodzę na pamięć. przypomina. No troszeczkę, jakby coś zostało stworzone, zostały stworzone jakieś ograniczenia, nie? Jakieś ramy sztywne i ten biedny człowiek teraz z tą pustką, nie? Jakby to był dobry motyw. Warto o tym powiedzieć, może zatrzymać na sekundkę, że tam, albo nawet jak znajdziesz te sceny, że tam jest przede wszystkim bardzo ciekawe, w miejscu, gdzie normalnie byłaby czakra serca, też nie wiem, czy był splot słoneczny, ale powiedzmy, że gdzieś tam Tak, to jest więcej, czakra serca tutaj. no, jest dziura, Ta nie? Jest pustka. pustka, nie? Że ta pustka, No. ona się nie wzięła znikąd, nie? I ktoś zrobił tę pustkę. To Ja jest. w ogóle gdzieś kiedyś słyszałem teorię, nie wiem, to jakaś, wiesz, trochę tak pod teorię spiskową podchodzi, ale nie wiem, nie wiem, ostatnio też się otwieram na różne teorie, że właśnie, wiesz, że jest masoneria, to w ogóle gruby temat, nie? I oni, wiesz, kontrolują światem, może nie oni, może też trochę teraz przerysowuję, bo do końca nie znam tej teorii, ale też słyszałem, że coś było zrobione, nie wiem, wśród ludzi, że ich czakram serca jest pozamykany, nie? Że w ogóle to jest specjalnie zrobione, że czakra serca została zamknięta, że umysły są pod kontrolą, nie? No, No i znam to, znam to. No, to Znam znasz to. pewnie ten temat i ludzie właśnie Ale zniewoleni też siedzą. wiesz, też przeczytam pozytywną wersję tej teorii, że czakra serca jest dopiero czymś, co należy wykształcić na tym planie ziemskim. Że jakby jest to O, dopiero, że jakby no. suma nauk z ziemi skutkuje otwarciem, czy w ogóle. To w ogóle jest ciekawy temat, bo z jednej perspektywy kundalini można tłumaczyć tak, że mamy blokady i musimy zdjąć te blokady, ale z drugiej strony ja też doszedłem do wniosku, że po prostu masz
te poziomy energetyczne w ogóle nie rozwinięte i ty je rozwijasz, ty nic nie odblokowujesz, tylko się rozwijasz, nie? I wydaje mi się, że to jest bardziej pozytywna jakby wersja tego, nie? No Bo to jasne, tak jasne. cały czas twierdzimy, a mam blokadę, bo inni ludzie, bo system mi dał tą blokadę, nie? To jest takie trochę właśnie czarnowidztwo, nie? A jak podejdziesz do tego z takiej perspektywy, dobra, mam czakry i mogę je rozwinąć, to tak bardziej pozytywnie oddaje ci w rękę kontrolę, nie? No, chociaż ja powiem Ci, że a propos czak, to w ogóle jestem na osobne spotkanie, ale ja generalnie raczej proponuję, czy sugeruję nie pracować, jeżeli jest możliwość nie pracować nad czakrami bezpośrednio, tylko raczej widzieć, że system energetyczny człowieka, czy bardziej, bo to jest metaforyczne określenie system energetyczny, ale system, układ nerwowy i to, co nazywamy czakrami, to automatycznie się balansuje w zależności od tego, jak skonfigurowany w ogóle jest człowiek. Więc to trochę tak, że na przykład jak narzekasz, że na przykład silnik nie do końca działa tak, jak powinien, to może zanim zaczniesz grzebać w silniku, może po prostu trzeba inaczej jeździć autem, na przykład nie O, cisnąć no, tego no. auta strasznie, nie? W tym sensie. To tak, też dobry temat w To ogóle. tak, tak, to, tak sobie, to tak przynajmniej od tego zaczynam, bo to jest jakby, no jest dużo pułapek czyha w tym świecie takim, powiedzmy, energetycznym, czy pułapek, To gdzie może po człowiek, prostu przygotujemy no, kiedyś materiał i topowo o tym porozmawiamy. myślę, że bardzo, bardzo chętnie. Ale a propos tego gościa, na którego teraz patrzymy, to jest w ogóle bardzo ważny motyw, bo te przygotowane przez cholera wie kogo ograniczenia, jakieś takie negatywne przekonania, jakieś takie zasady, które działają szkodliwie, jakaś treść mentalna, która szkodzi, która uwiera, ona idealnie pasuje, czy została specjalnie stworzona pod człowieka, który w jakimś sensie jest wybrakowany, stracił kontakt z jakąś miłością własną albo wewnętrzną, jakby czegoś mu brakuje i właśnie dlatego ten motyw takiego uwięzienia umysłu działa najbardziej dlatego, że nie ma miłości, że brakuje tutaj czegoś. Myślę, że też reszta filmiku nam to też pokaże bardziej. Jasne, to wrócimy, ja już puszczam i będziemy myśleć dalej. No to jest takie właśnie zniewolenie, przytłoczenie. Też może to interpretować w sposób taki bardzo spiskowy, że ktoś to stworzył, ale w pewnym sensie wszyscy jesteśmy ludźmi, niejako sami sobie tworzymy te ograniczenia, No, więc dokładnie. Już ale dokonujemy no kompromisu, nie? tak, ale właśnie jak jesteśmy uzależnieni albo odcięci, to jest ważne, to zatrzymaj. Jak bardzo tego nie zawsze wiadomo, to jest sekundka wcześniej, że no, tam gdzie jesteśmy uzależnieni jesteśmy odcięci też od swoich ciał, jakby tutaj to nie jest byle jaka scena, tutaj jest jakby pokazane odcieleśnienie, brak ucieleśnienia w Ja jakimś w ogóle sensie. to tak nazywam, że to jest po prostu taka dysocjacja, nie? Że współczesny człowiek jest w takiej Dysocjacja. skrajnej dysocjacji od ciała, jest bardzo uzależniony właśnie od stymulacji intelektualnej, od obrazów, wiesz, media społecznościowe, Instagram, różnego rodzaju marki, które bombardują nas swoimi ideałami, które budują pewien styl życia, do którego jesteśmy przywiązani, uzależnieni wręcz, tak? Tutaj ta kawa, to o czym myślisz? O jakiej kawie od razu pomyślałeś? Tak, no oczywiście, No, o Starbucks, Starbucksie, nie? tak? No, Albo o oczywiście jakaś żabce, tak. czarna, albo nawet jakaś czarna, super mocna, żeby się jeszcze Tak. trzymać na nogach, nie? Tutaj telefon od razu z kółeczkiem w środku. Tak, Kto pierwszy tak. wymyślił taki telefon? No, wiadomo, że Tak, chodzi o tak, tak. iPhone'a. No jasne, jasne, Także. jasne. No, dawaj, dawaj. Tutaj w ogóle próbowałem rozkminić, jak ta kobieta ma tutaj rozwaloną głowę i tutaj takie, wiesz, wióry się sypią, nie? I tak od razu pomyślałem, kurczę, jaka tam jest pustka, że ona ma taką pustkę jakby w głowie, że tam nic nie widać. I to było w ogóle takie dziwne. Nie widziałem tego, bo nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. No. No, ale to jest też motyw ludzi, którzy są uśpieni, jak lunatykują. Myślę, że to nie jest tak łatwo odczytywalne, to jest po prostu świat do góry nogami, ale no. I znowu oczywiście lekarstwo jakie? Maska. Nie bądź sobą. Nie bądź sobą. Załóż maskę.
ale to jest motyw, To mi w ogóle czy... przypomina, jak nieraz siedzę na Facebooku albo na Instagramie i witam, wiesz, przerysowana pozytywność, nie? Tak. Ale to jest taki piękny symbol, gdzie jakby to jest moment, w którym twoje ego, twoja fałszywa tożsamość zaczyna mieć nad tobą kontrolę. Zaczynasz być uzależniony od niej. Jakby, najgorsze jest to, że to nie jest tylko tak, że to jest twój problem, to jest problem zbiorowy, gdzie wszyscy jesteśmy odcięci od siebie nawzajem, dlatego że wszyscy w jakimś sensie żyjemy przez te maski i prezentujemy je. Nie mamy kontaktu z tym prawdziwym człowiekiem, nie? I nic się tak na dobrą sprawę z tym nie da zrobić. Ja tutaj troszeczkę poszerzę ten obraz, bo widzę, że jak gdyby ta klatka mi się tutaj najwyżej nas troszeczkę zmniejsza. I ja się zgadzam z tobą, jest dokładnie tak, jak mówisz. I to jest jeszcze ta kwestia tego, że po prostu inaczej nie potrafimy funkcjonować, inaczej nie potrafimy żyć jako ludzie, że jesteśmy już jakby przyzwyczajeni do takiego stylu życia. I już to po prostu też akceptujemy, nie? Tak. Ja nieraz też, jak śledzę różne kanały informacyjne, no kanały od ludzi, które mi się inspiruje, to też czasami się tak zastanawiam, no dobra, przeszkadza mi ta przerysowana pozytywność, nie? Okej, okay, nie? Powiedzmy, że mam też jakiś program, nie? Ale z drugiej strony to, co chciałbym widzieć, przerysowaną negatywność? Czy ja chciałbym w drugą stronę to widzieć? Tak sobie myślę, no nie, tego też nie chciałbym, jak gdyby... Chociaż i tak ją mamy, nie? I tak ją mamy, tylko jest bardziej w świecie na przykład... bardziej takich mediów, no mediów, które właśnie muszą wywoływać strach, albo mediów, które są skupione na tożsamości, w świecie polityki, w świecie, oni chcą nas zniewolić, w świecie antyszczepionkowców, w świecie teorii spiskowych. Przy czym ja nie mówię, że nie istnieją żadne teorie spiskowe, że nie ma takich, które autentycznie byłyby prawdziwe. Nie mówię, że wszystkie szczepionki są bez konsekwencji, tylko raczej chodzi o to, jak różne tworzymy sobie różne zamknięte światy, gdzie możemy pielęgnować sztucznie wytworzone tożsamości, których nie jesteśmy świadomi. I to też jest w ogóle trudne dla współczesnego człowieka, żeby to uchwycić wszystko, bo tego jest tak dużo, tych informacji różnych, nawet samych teorii, spiskowe czy nie, przecież ich jest bardzo dużo. I weź wszystkie przerób i przestuduj, a w czasie, gdy będziesz je przerabiał i studiował, to powstanie 10 kolejnych interpretacji tego samego. Tak samo, jeżeli chodzi o ideologie polityczne. Spróbuj za jakimkolwiek politykiem nadążyć. To są też normalni ludzie, którzy ulegają, nie wiem, błędom poznawczym, zniekształceniom, też mają swoje potrzeby. Każdy ma jakiś interes w tym, żeby zostać tym politykiem. Więc to jest w ogóle trudne, nie? To jest bardzo masywna góra, na którą chcielibyśmy się wspiąć i nie da rady w ogóle zrobić tego naraz, nie? Jednokrotnie trzeba byłoby, powiedzmy, na każdy pagórek znieść się z osobna i tak widzisz jakąś jedną część tej góry, nie widzisz jej z każdej strony, nie? Bo to jest... ogranicza się jednak ta percepcja, nie? Także to jest w ogóle gruby temat. Dobra, puszczamy dalej i jak coś, to będziemy jeszcze tutaj komentować. No, ale oczywiście świat imprez, nie? Jakby świat, gdzie ucieka się przed problemami gdzieś na zewnątrz, gdzie o, szuka ta scena, w ogóle chciałem ją zatrzymać. To trafia tak głęboko. O Jezus Maria, to jest takie piękne w ogóle. To jest taki, wiesz, moment, no nie wiem, czy ten mężczyzna z tą kobietą są tutaj po imprezie, nie? No może to jest, wiesz, jakaś ucieczka po imprezie, ale wiesz, nawet to mi przyszło do głowy, jak jesteś w związku, nie? To przecież i tak masz takie poczucie, nawet jeżeli twój związek nie wygląda dokładnie tak jak na tym obrazku, że jesteście w masce i macie tutaj alkohol, nie? Ale czasami mam takie, wiesz, poczucie, że jestem z Asią, jestem z dziewczyną, spędzamy razem wspólne chwile i to jest dla nas takie gniazdo, kiedy my po prostu, wiesz, jakby totalnie odpuszczamy, jesteśmy sobą, jesteśmy prawdziwi, naturalni i możemy powiedzieć sobie wszystko, porozmawiać na każdy jeden temat, nie? No, więc możesz być sobą, nie? Przede wszystkim. Tak. I wiesz, często właśnie dyskutujemy na te tematy, które gdzieś tam dzieją się z tyłu naszych pleców, o korporacjach, o rządach, o tym, co się dzieje na świecie, nie? I w takich chwilach takiego zbliżenia, takiej intymności mam, wiesz, taki background tego, jak mogłoby wyglądać życie człowieka. Albo to też wiesz, często w relacjach z przyjaciółmi, z tobą, z innymi znajomymi, jak rozmawiam, to też dochodzimy do bardzo podobnych wniosków.
To jest w ogóle taki motyw, że to nie jest całkowicie zdrowe to, co widzimy tutaj, nie? Bo to nie jest tak po prostu, to nie jest dwójka ludzi, która się znalazła. To są ludzie, którzy nie zdjęli masy, którzy się boją intymności, którzy być może pijani wrócili z imprezy i panicznie, kurczowo, panicznie poszukują jakiegokolwiek rodzaju walidacji i miłości i bliskości. Ale ponieważ oboje się boją, nie mogą zdjąć masek, to nie mogą sobie w 100% na tę swobodę pozwolić. Nawet ze względu na upojenie alkoholowe też nie są pewnie w stanie, nie? To już jest, jakby to pokazuje nam, wiesz, jednocześnie bardzo, bardzo dużą potrzebę miłości, jaką mamy w ogóle my jako ludzie, a jak często jest niezaspokojona, jak nie zostaliśmy jej nauczyni na przykład kiedyś. No to jest taki skrajnie smutny obrazek już tutaj, nie? Ja nawet jak to oglądałem, to miałem takie wrażenie, Boże, to zdejmijcie te maski chociaż na tą chwilę, nie? No. No, O, dawaj, co dobra. tam dalej. Lecimy. I co? I to jest to dziecko czyste, oczywiście ma Tak, tych czak wszystkie się czakry. pojawia. Tak. I nagle Co z nim robią? Szczepionki, Tak. chemia. No chociaż tutaj wiesz, już może by troszeczkę wpadamy w taką przesadę, takiej No to jest opresji, bo tutaj, to no. nie działa aż tak, chociaż jeśli chodzi o na przykład ten okres i tych dzieci. Ja tak pamiętam swoje dzieciństwo bardzo mocno, więc ja się z tym zgadzam, ale może też troszeczkę to jest, niektóre tutaj motywy w tym filmie są tak zdemonizowane, że tak, nie wiem, GMO jest super zdemonizowane, szczepionki, lekarze. Ja pracuję w korporacji farmaceutycznej, więc wiem, jak to wygląda od środka. I w pewnym sensie nie mówię, Może że się nie korporacje nie mają. przyznawaj, bo wiesz. Nie, ja właśnie powinniśmy o tym mówić, dlatego że korporacje mają swoje patologie i korporacje farmaceutyczne też nie są bez tego, ale wydaje mi się, że znaczy jestem generalnie szeregowym pracownikiem. To nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś, wiesz, prezesem. Raczej świat jest super złożony i proste myślenie w dzisiejszych czasach po prostu nie zadziała. I tylko na ten temat chciałbym uprzedzić, że, no, że nawet podział na my dobrzy i korporacje złe jest zbyt uproszczony, bo Jest, jest. system jako całość generalnie jest zbyt skomplikowany, żeby tak po prostu No, jedna rzecz. mimo Wiesz. wszystko korporacje jakoś pchają ten świat do przodu, nie? To, że ta, nie wiem, korporacja farmaceutyczna zarabia taki hajs, to też ma ten hajs, żeby robić jakiś research, nie? Robić jakieś badania, czy nawet oferować ludziom jakiekolwiek sposoby leczenia. No, to jakie one są, no to ciężko powiedzieć, bo to faktycznie można byłoby kolejny wykład zrobić na ten temat. Ale tak samo, wiesz, podchodzę na przykład do mediów społecznościowych, bo wiesz, różnie można to powiedzieć, że stymulacja obrazami i w ogóle tym wszystkim, ale na przykład ostatnio oglądałem wywiad Casey'ego Neistata i on opowiada, jak to było w 2008 roku się wybić, że tam jak on zrobił ten swój serial na HBO razem z bratem Vanem właśnie i tam kilka sezonów puścili, to w ogóle ich serial był puszczony o północy, gdzieś tam w piątki, to praktycznie nikt ich nie oglądał, bo kto normalny serial ogląda o północy tam w piątki, chyba w piątki czy w środę, już nie pamiętam jaki dzień, ale on mówił, że był strasznie jakby zażenowany tym, no fakt faktem przytulił trochę hajsu, ale potem powiedział, a to jest wielka jakby różnica, gdy powstały media społecznościowe, że on zaczął po prostu YouTube'a, nagle stał się popularny i dzisiaj jak jesteś twórcą, to masz szansę się wybić. No, fakt faktem jest jakaś tam konkurencja, algorytm YouTube'a też się zmienia co chwilę, więc to jest troszeczkę jak loteria mimo wszystko jest, nie? Ale i tak masz większe szanse niż kiedyś. Także. No, to jest w ogóle cały proces demokratyzacji, o tym możemy gadać w nieskończoność. To jest też na inne, No. bo demokratyzacja ma swoje wady i zalety i w ogóle super konsekwencje. No, pogadam o tym jeszcze, może. W ogóle o samych systemach, nie? No, stworzyć jakikolwiek system to jest w ogóle bardzo tęgie głowy trzeba zaprząc, a jak doskonale wiemy, ja i ty, no, każdy system ewoluuje i się zmienia, bo takie są systemy elastyczne i systemy po prostu ewoluują w coraz to bardziej skomplikowane systemy i nie ma tutaj za bardzo regresji, chociaż jest propagowana dzisiaj też ta wartość minimalizmu czy estetyki, nie? Czy nawet jak przecież, wiesz, projektuje się strony czy jakieś tam design layout jakiejś aplikacji, oprogramowania, to żeby był interfejs user-friendly, żeby każdy mógł wcisnąć ten przycisk i trafić w tą ikonę, żeby nie mógł, jakby nie musiał Bóg wie ile inteligencji i mózgu wysilać, żeby też ogarnąć temat, nie? Więc to jest też takie upraszczanie dla nas życia, nie? Dobra, się rozgadaliśmy, lecimy dalej.
Nie no, nie możemy lecieć dalej. To w ogóle ten dzieciak siedzi z tą wyobraźnią tutaj wybujałą. Tak się zastanawiałem, dlaczego wszyscy mają ten karton na głowie oprócz niego, nie? Bo w szkole to zazwyczaj jest tak, że wielu takich dzieci ma tą wybujałą wyobraźnię i ona jest tak stopniowo hamowana właśnie przez ten program nauczania, nie? Który jest dosyć sztywny. Tak. Wiesz, to się Nie też ta troszkę ulega odnosi do dyskusji. takiego, to się troszkę odnosi do takiego jednak, do takiej naszej troszkę wewnętrznej próżności, że my lubimy o sobie myśleć, że to my jesteśmy tymi wyjątkowymi, genialnymi dziećmi, super kreatywnymi, a te inne są super ograniczone, więc jakby to niestety z jednej strony jest ten obraz troszkę prawdziwy, tylko z drugiej strony trochę przemawia do tego naszego ego umysłu, który lubi o sobie myśleć jako wyjątkowym i Zajebisty. zajebistym, no więc... Więc dlatego to też trafia tak bardzo w emocje, bo utożsamisz, łatwiej się utożsamisz z takim obrazkiem, gdzie to ty jedyny jesteś taki wyjątkowy i wolny myśliciel, a to inne dzieci są już ograniczone. A prawda jest taka, że każdy tak myśli, każdy myśli o sobie, że jest Ta. wyjątkowy i że jest wolnym myślicielem, a inni mówią, że to są owce. To jest problem, skromny problem. No, w sumie to też dobra, dużo można byłoby gadać na ten temat. Ale tak, tutaj mamy nauczyciel wysysa z głowy całą tego dzieciaka kreatywność. wyobraźnię, a Tak. wydaje mi się, że nauczyciel w sumie też nie jest taki winny, bo przecież nauczyciele też zarabiają śmieszne pieniądze i też działają pod dyktando do dyrektorów. Także i to też jest tak, że no, program nauczania ma nas czegoś nauczyć, języka, matematyki, dużo rzeczy i tak nas uczy. No, porównując się tutaj do dzieci w Afryce, które nawet podstawowej edukacji nie mają, to my mamy tutaj luksus. Samo to, że w Polsce mamy studia wyższe, jakby opłacone, tak? Nie, możesz iść na studia i praktycznie hajsu nie płacisz, nie? Możesz tam iść na jakąś państwową uczelnię, a przecież w Ameryce jakie pożyczki zaciągają, żeby na studia pójść w ogóle, nie? To też jest w ogóle ciekawy temat. A swoją drogą samo to jakby wysysanie wyobraźni, no to jest jedna sprawa, bo wiadomo, no jest trochę to warunkowanie poprzez lekcje, aczkolwiek jeżeli dzieciak jest kreatywny, jest w stanie rozwiązywać problemy, to i tak sobie nawet i to wydaje mi się, sobie z tym poradzi, No jakby tak, przetrwa to, trochę nie? zdemonizowany obraz, tutaj nauczyciela się robi jako złego, to jest jakby motyw automatyczny trochę jak z Pink Floyd The Wall klipu. Ale animacja genialna i to jest świetny tak. moment, bo Tak. powiem ci, że... A tak, kurczę, nie wiem, czy o tym mówić, czy nie mówić, ale dobra, powiem tak. Mam w rodzinie osoby, które są w wojsku na kontraktach, tak? Nie powiem... Tam, bo nie będę mówił, jak No to okay. wygląda dalej. Ale też się tak zastanawiam, kurczę, po co te wojny, nie? Przecież każde państwo ma jakieś tam wojsko, nie? Przecież tyle kasy się w ogóle kładzie na wojsko, na to, żeby ludzi w ogóle zaprząc do walki. I jaka tam jest etykieta i musztra w ogóle impakowana, ideologia, że oni muszą walczyć, że oni muszą bronić swojego kraju, że wiesz, że muszą się zbroić. I tak stoję z boku i tak, wiesz, łapię się za głowę, ja pier... Po co, nie? To jest, wiesz, no, jedna sprawa, że okej, dobra, brońmy się, bo ktoś nas zaatakuje, ale z drugiej strony to też pokazuje jakby na jakim poziomie świadomości jesteśmy jako ludzkość, że nadal jakby inwestujemy kasę, czas i program w ogóle jakikolwiek, żeby ludzi szkolić, żeby się zabijali, nie? Nie, no wiesz co, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o umiejętność konfliktowania się, czy umiejętność wymuszania swojej woli na innym kraju, to wydaje mi się, że to raczej będzie cały czas z nami, bo tak długo jak mamy ziemię podzieloną na wiele różnych państw, co podejrzewam, że raczej zostanie z nami na długo, jeśli nie na zawsze, to jednak będzie istniała potrzeba konfliktu, będzie musiała być przestrzeń na ten konflikt, tylko technika konfliktu będzie musiała ewoluować i ona już ewoluuje, bo właściwie o ile z tego co widzę, to konflikty zbrojne są coraz rzadsze, jest ich coraz mniej, a jeśli już są, to są coraz szybsze i coraz mniej mają ofiar. Czyli jakby generalnie coraz bardziej widzi się jako czy konflikt zbrojny, znaczy też trochę dlatego, że są trochę, że prawo wojenne i prawa człowieka, że jest też bardzo duży nacisk polityczny na to, więc dzisiaj na przykład nie można tak lekko podchodzić do wojny, jak podchodziło się kiedyś. Wydaje mi się, że prędzej czy później na przykład wojna, konflikty zbrojne mogą się na przykład przenieść do cyberprzestrzeni. To by było bardzo ciekawe, gdyby w cyberprzestrzeni można było prowadzić wojny.
Na przykład, Tak mi albo. przyszło do głowy, że to byłaby wojna na tle wyobraźni. Coś, wiesz, coś ala, nie wiem, jakaś, wiesz, albo wojna ideologiczna, albo wojna, wiesz, nie wiem, mógłbym powiedzieć, że to jest jak, wiesz, jakbyś w Call of Duty grał, czy w jakąś gierkę na konsoli, że się strzelają, no, to tak wcale nie musi wyglądać, ale coś na takiej zasadzie. Albo wojny polityczne też właściwie coraz, bo no to jest też kwestia, geopolityka znowu super skomplikowana sprawa, ale coraz więcej, coraz bardziej odchodzi się od wymuszania woli przy użyciu konfliktów zbrojnych na rzecz wymuszania woli przy użyciu na przykład szantażów handlowych, na przykład tego typu rzeczy. Chociaż wymuszanie woli generalnie nie jest okej i jest ostatecznością i szkodzi na relacje, ale wydaje mi się, że generalnie w naturze, mimo wszystko wśród zwierząt, a zwierzęciem jest człowiek, ten konflikt, jakby przestrzenny konflikt musi istnieć, tylko pytanie je w jakiej formie. Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że wiesz, też zwiększa się jakby poziom naszego życia, komfort, nie? A ze zwiększeniem się komfortu też zwiększa się nasza wrażliwość, no bo jak mamy dobrze, no to dlaczego ja mam tracić to, że jest mi dobrze, nie? To też na przykład widzę po tych strajkach, co teraz były, zamieszki, no trochę osób powychodziło na ulicę, postrajkowali, ale w większości ludzi jednak ma dobrze w życiu i tak woleli po prostu nie walczyć o nic, nie? Tak przynajmniej ja to odbieram, że po prostu jakiś standard życia jednak jest okej, nie? Taki w miarę komfortowy. Nie chcę tam się zagłębiać w to, co będzie w przyszłości, jakiś tam kryzys czy inflacja, ale wydaje mi się, że i tak całkiem nieźle nam idzie i ze zwiększeniem się poziomu świadomości ludzi, tak? Dostęp do internetu, dostęp do edukacji, dostęp do wiedzy, dostęp do komfortu, jakiś tam walka o prawa do życia. Zwiększać też współczynnik naszej wrażliwości i stajemy się coraz bardziej jakby świadomi, że dlaczego ja mam podnosić rękę na mojego sąsiada, nie? Coś w tym stylu. No, tak, wydaje mi się, że też jest. To też Dawaj, puszczamy może dalej, co? jeszcze jedno zdanie. Poniekąd liczę na to, że po prostu w pewnym momencie ludzie nie będą chcieli walczyć, nie? Nawet ci żołnierze nie będą chcieli wstępować do armii i tyle. I tyle. Aczkolwiek, No, nie mamy wiem. tutaj idealistę. Już psycholi na świecie też nie brakuje, nie? No, w sumie O, już. powiedziałem to, o. Nie, no, musi się to równoważyć, no, ale co mamy? Oczywiście TV, oczywiście tuba. Znamy te O, polskie obrazki śniadanie. z polskiego podwórka. Również telewizja śniadaniowa, fajno Polacy. No, tutaj Zabrakło ten nazwisk. no, kontrast właściwie. Wcześniej dziewczynki młode, a dzisiaj kręcą. No, ale chociaż to są takie trochę, no, trochę manipulujące obrazy, ale to jednak kultura celebrytów, kult jednostki, to na No dłuższą i jest metę. powszedni, nie? No, O. I no. też tak mi się wydaje, że jak tego nie przerysujesz i tak intensywnie, wiesz, nie Tak. podkreślisz niektórych cech, to nie dotrze do ludzi, bo jest dzisiaj taka jakby intensyfikacja właśnie bodźców, czy dostęp do informacji, że bez no, mocnego, konkretnego przekazu jednak wydaje mi się, bo mi się wydaje, ciężko jest trafić, nie? Aczkolwiek czasami łapię się na tym, że wiesz, nagrywam wideo, które jest spokojne, ja tam, wiesz, mam wywalone i takie wideo ma jakby większy wpływ na ludzi, niż jakbym darł się do kamery, nie? Bo jakby wszyscy się drą, wszyscy się wydzierają, więc jak ty nagle jesteś normalny i mówisz spokojnie, to jest taki kontrast, że ktoś myśli sobie, o, tak można, nie? No jeszcze on na pewno jest mądry, bo wie, co mówi, bo jest taki spokojny. O. No, ale ten w ogóle zapasowałeś w idealnym momencie, bo jeżeli jak jesteś mężczyzną, to tego typu obraz bardzo głęboko potrafi do ciebie trafić. Bo wiesz, O. bycie wyśmianym przez atrakcyjne kobiety. Kiedy jesteś po prostu mężczyzną, który próbuje cokolwiek sobie reprezentować, to jest dopiero lekcja. To Wyśmiała cię jest, kiedyś atrakcyjna oczywiście. kobieta? Znaczy, no, powiem O. ci, że to jest, wydaje mi się, że to jest lekcja dojrzałości, którą każdy młody mężczyzna powinien przejść. Dlatego, że to jest moment, w którym albo się zapadniesz w sobie, zapadniesz się pod ziemię i wiesz, stracisz do siebie cały szacunek i stwierdzisz, że już nigdy nie będziesz nic wart dalej. Albo podejdziesz do tego z głową i mądrze i przeanalizujesz dobrze to, co zepsułem, co mi się nie udało, dlaczego nie uzyskałem pozytywnych reakcji, dlaczego nie uzyskuję pozytywnego feedbacku ze świata, dlaczego nie jestem potencjalnie atrakcyjnym partnerem, dlaczego nie wydaję się fajny, jakby dlaczego społeczeństwo mnie odrzuca. I teraz A masz do. kobiety też często reprezentują bardzo tak
bezpośrednio ten archetyp superego, nie? Kolektywu, społeczeństwa, w ogóle głosu ogółu. Wydaje mi się, że kobiety mimo wszystko są bardziej społecznie świadome jakby tej części takiej holistycznej, całościowej, właśnie społecznej niż my. No my mamy tendencję chyba mimo wszystko dalej, żeby dominować, czy być tacy bardziej egoistyczni, mogę powiedzieć. Trochę cisnę facetów, ale... No, czy nie, no generalnie, bo Też nie kobiety generalizacja reagują, trochę. wiesz co, na pewno superego. Wydaje mi się, że coś w tym jest, że to jest właściwie pierwsza taka bardzo dobitna ocena w życiu mężczyzny. Jest jak moment, jak stajesz do oceny przed jakąś kobietą, czy jesteś wystarczająco atrakcyjny. Jak te, wiesz, jak te rajskie ptaki na wyspach, jak te, wiesz, wszystkie zwierzątka, które próbują się rozmnożać, to jest dosłownie ten sam motyw, tylko po prostu u nas kryteria... Inicjacja. Tak, kryteria oceny są po prostu trochę bardziej skomplikowane i skąd, wiesz, jak w ogóle, skąd możesz się dowiedzieć, czy jesteś już teraz potencjalnie atrakcyjnym partnerem, czy w ogóle, czy jesteś, czy już realizujesz swój potencjał jako człowiek, czy nie? I kto pierwszy ci o tym powie? Dziewczyna, która się cię wyśmieje, że zachowujesz się jak głupek, albo która nie obdarzy cię szacunkiem, albo nie da ci sympatii. Że to jest taka, że wszechświat cię ocenia poprzez kobietę niejako. Zostawiasz no. Tak, bomba. W pewnym sensie, nie, jak jesteś zwierzęciem, i chcesz się rozmnożyć, jakby zwierzęta to jest działanie wszechświata, wszystko jest działaniem wszechświata. Kobieta jest po prostu takim dla mężczyzny i w związkach heteroseksualnych, i znaczy w relacjach heteroseksualnych i tak dalej, to jest młot Boga, nie? Który tutaj próbujecie ukształtować w jakiś sposób, zrobić, wiesz, wydłubać z ciebie coś twardszego od spiżu. Nie? Czekam na te wszystkie komentarze od kobiet. Nie, no, myślę, że męska część widowni się bardzo z nami zgodzi i oni, ten obrazek na pewno bardzo do nich dotrze, bo być mężczyzną, być odrzuconym, być śmianym przez kobietę, to jest ból. Powiem ci, że ja też kiedyś jakby miałem taki obraz siebie, że ja muszę być zajebisty, muszę być macho, wiesz, jakby super pewny siebie czy coś, nie? Ale w pewnym momencie byłem tym tak zmęczony, że stwierdziłem, pierdzielę to. Będę wrażliwy, będę normalnie miał przyjaciółki, bo też jest taki obraz jakby... Friendzone, tak? Nie wchodź friendzona czy coś tam, nie? No ja też całkiem sporo się wyedukowałem w tematach tam uwodzenia damsko-męskich, więc też, wiesz, self-help trzeba było się poduczyć i wiesz, no dobra, ta wiedza mi bardzo pomogła, mega zbudowała moją pewność siebie w relacjach damsko-męskich, ale był taki moment właśnie przełomowy, w którym zacząłem być bardzo sobą w relacjach z kobietami, zacząłem mówić autentycznie, wiesz, mówić o swojej wrażliwości, o swoich lękach, nie wiem, o czymkolwiek, nawet o swoim chaosie emocjonalnym i powiem ci, że ilość wsparcia od dziewczyn, czy tam mówię, koleżanek, przyjaciółek, dziewczyn, jak je dostałem, no przerosło moje oczekiwania w ogóle w środku mnie, nie? Że to czasami jest takie proste, nie? Że jako facet gdzieś tam się ukrywasz, jesteś trochę taki nieautentyczny i kobiety i tak to wyczuwają, bo są kobieta potrafi cię przeczytać lepiej niż ty sam siebie czasami emocjonalnie. I powiem ci, że to też mi jakby pomogło w samoakceptacji takiej. Oczywiście, wiesz, tam też robotę nad sobą musiałem wykonać i to bez dwóch zdań i nadal, wiesz, jakby pracuję nad sobą. Tylko to trochę ci pokazuje, że to jest takie never ending story, nie? Że ty dostaniesz tą akceptację, ale to, że masz akceptację, nie znaczy, że nadal jesteś jakby... No masz robotę do wykonania i tak. I to jest często trudne do przetrawienia, że jest taka ambiwalencja życia. Że jesteś wystarczająco dobry, ale masz robotę do wykonania, nie? Tak, i jak to zaakceptujesz w ogóle? Mm-hmm. Że tak naprawdę nigdy siebie nie zaakceptujesz, tak, wiesz, tak egzystencjalnie, nie? Zawsze jesteś do zrobienia. No, a tutaj głównie chodzi o to, żebyś się zaczął czuć ze sobą dobrze, bez względu na to, nie bez względu na wszystko, ale generalnie, żebyś z definicji nie myślał o sobie jako o kimś, kto jest niskiej wartości, żebyś z jednej strony dawał sobie szansę być kimś coraz wyższej wartości, żebyś wierzył w siebie, jakby pewność siebie bierze się, jakby brak pewności siebie przyciąga brak wiary w ciebie z zewnątrz. I to jest jakby ciągła zależność, więc i mężczyzna, który jest pewny siebie, wydaje mi się, że jakby
nie tyle przyciąga kobiety dlatego, że pozuje, tylko dlatego, że czuje się sam ze sobą na tyle bezpiecznie, że ktoś inny też może czuć się z nim bezpiecznie. Tak, A wydaje mi się, że to jest jeden z największych problemów wiesz, środowiska na przykład podrywaczy, gdzie ludzie, którzy nie potrafią czuć się ze sobą bezpiecznie i jakby wewnętrznie są jeszcze dziećmi mentalnie i emocjonalnie, uczy się ich technik podrywu i uczy się ich jakby jak robić z kobiet przedmioty, jak dowartościowywać się czymś kosztem, jak robić, wykonywać manipulację emocjonalną, zamiast zająć się ich własną wartością, popracować nad tym, kim oni są jako mężczyźni. I chociaż wiesz, wiele ludzi się śmieje na przykład z takiej społeczności męskich, gdzie mężczyźni wyjeżdżają na jakieś tam grupowe wyjazdy, gdzie się przytulają, płaczą i gadają, podpalą ogniska. I to jakby część ludzi się z tego śmieje, ale to właśnie w tych ja miejscach. uważam, że to jest zajebiste. No tak, bo dopiero w tych miejscach wrażliwi ludzie, wrażliwi mężczyźni są w stanie poczuć się ze sobą wreszcie pewnie i jakby zintegrować niektóre części swojej osobowości, do których się nie przyznawali, nie? Do bycia Tak. słabym, nie? Na przykład, by pozwolić sobie być słabym. Tak, 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 tak. Powiem ci, że tak, zgadzam się w 100%. Dobra, puszczam dalej, co? A to jest w ogóle genialny temat, to też kiedyś No, musimy super, poruszyć. super. Znowu No, pustka w sercu. Dziura. I czym próbujesz to temat? Rzeczywiście jakąś z tabletem. Tabletami. Tak. I teraz co? Wirtualne tożsamości. Ludzie, którzy są wewnętrznie, wiesz, zniszczeni. No. Tinder. Próbują tak, żyć w świecie wirtualnym. Nigdy nie korzystałem z żadnego portalu randkowego, ale nieraz słyszę opowieści znajomych. No spoko, bo na pewno można poznać fajnych, ciekawych ludzi, więc nie chcę odrzucać tego, nie? Ale tak jak słyszę nieraz niektóre opowieści, to jest takie trochę, no strasznie płytkie dosyć. No, Mam znaczy w ogóle, wrażenie. Wiesz co, powiem ci, że ja w pewnym momencie uwierzyłem w Eda Sheerana przez sekundę, jak usłyszałem na przykład pierwszy wers tekstu, jak się ten utwór Shape of You, że tekst mówił, zaczynał się The club isn't the best place to find love, czyli klub nie jest najlepszym miejscem, żeby znaleźć miłość. I myślę, tak, wiesz, Ed Sheeran, super, wreszcie krzewi pozytywne wartości, idź kurde do biblioteki na przykład po prostu. I poznaj tam miłość swojego życia. Tam zagadaj, nie? Znaczy w ogóle kwestia, jak poznać miłość swojego życia, to jest zupełnie jeszcze ciekawszy temat. Załóż kanał na YouTubie. Na przykład, no. Ale no, więc myślę sobie, super, ale fajnie, w ogóle już skrzewi pozytywne wartości, czyli the club is in the best place to find love, so the bar is where I go, czyli to, więc poszedłem do baru. No dzięki Ed, zawiodłeś mnie, to wszystko mi się, no okej, okay. Nie idziesz do klubu, znaczy to wiem, rozumiem, że to jest jakby ironia i zabawa, wiem, że tam nie wiem tego poważnie, z tego tekst, ale no myślałem, że jeżeli się pojawi ten tekst, że to może to będzie symbol, że kultura zaczyna gdzieś ewoluować w jakimś bardziej wartościowym kierunku, ale niestety nie, to chyba za dużo oczekiwałem. Okej, okay, dobra, puszczam dalej. FPS. Tak, no i jakby, no oczywiście psia psiuły, plotkowanie, oczywiście zdjęcia na klerowie, to w ogóle to się naprawdę zdarzyło, akurat, to się naprawdę zdarzyło. No, to akurat jest, widzisz, jakby wszystkie sposoby na to, żeby poprzez próżność wypełnić jakąś pustkę, nie? Poprzez różne materialne gdzieś tam dobra, fashion i tak dalej. O, to jest tak idealna scena, to jest tak ważne, gdzie, wiesz, maska się łamie i spod spodu widać co cierpienie, które jest ukrywane. To jest super ważna scena. O, to jest teraz. W ogóle. Zwłaszcza dla nas jako mężczyzn, nie? Bo to nas dotyka bardzo osobiście. Znowu. Wiesz, ja dalej ćwiczę na siłowni 3 razy w tygodniu, już 8 lat. Czy to fajnie, że w ogóle masz jakąś otwartą siłownię, bo ja przestałem od momentu, jak mi sobie pozamykali, a... W pokoju sobie zbudowałem. A, fajnie masz. Ja powiedziałem, że ja będę ćwiczył tylko na Stairmasterze, bo ja bardzo lubię ten motyw chodzenia stopień po stopniu i po prostu nie mogę sobie tego otworzyć. Znaczy niby teraz mieszkam w bloku, ale z drugiej strony lubię móc iść non-stop 45 minut bez przerwy, a nie muszę schodzić na 10, potem zbiegać. To no. nie to samo. Więc no, mieć kontrolę nad tempem, ja lubię technicznie do tego podejść. Wracając do tego tematu, dla mnie to jest w ogóle, to jest ciekawe, że wiesz, na przykład jak pójdziesz do polskiego klubu, to widzisz tylko takich panów, nie? I z jednej strony może to jest takie oceniające, że niby możemy sobie udawać, że czujemy się lepsi, ale tak naprawdę
to wiemy, jeżeli na przykład pokażesz, co się stanie dalej w ogóle sekundę później po tej scenie, jak puścisz, to zobaczysz, o co chodzi. To puść dobra, sekundę puszczam. później. No, tylko sekundę. No. O. Tam są po dzieci. Prostu małe, przestraszone dzieci, które po prostu pierwsze zostały nauczone, że po prostu, żeby tworzyć poza, nie? No. Że tylko tak zostaniesz zaakceptowany, jeżeli będziesz wielki i silny, nie? I oczywiście możesz być wielki i silny dla siebie, ale nie możesz być, jak będziesz wielki i silny dla innych, to się od razu... Powiem ci, że ja trochę kiedyś się w to wkręciłem i nawet w to uwierzyłem. Mhm. Znaczy, to było dla mnie dobre, bo ja i tak byłem otyły i schudłem, więc... Potrzebowałem tego i tak sam dla siebie, nie? I też wkręciłem się w sferę fitnessu, diet, odżywiania. Dużo cudów, tu tyle rzeczy, co ja przestudowałem, a już nie będę się tutaj rozwodził, ale też uwierzyłem w to, że muszę być taki, wiesz, zajebisty, nie? Trochę mnie to też nauczyło dyscypliny, siły. Siłownia mnie wiele rzeczy nauczyła. Myślę, że gdyby nie siłownia, to projekt Find Yourself by nie powstał, bo ja zbudowałem sobie takie silne przekonanie w samoskuteczność, że ja mogę coś jakby, wiesz, zaplanować, jakby cel wyznaczyć i go zrealizować. I sam mogę sobie to zrobić. Tak, tak. I to jakby zbudowało mi dyscyplinę pod wszystkie inne rzeczy, pod czytanie książek, wiesz, takie rozwojowe rzeczy i YouTube. Ale w pewnym momencie moja motywacja się zmieniła, wiesz, z takiej potrzeby jakby ciśnięcia, żeby wyglądać zajebiście, po to, żeby być zdrowy. Ja teraz ćwiczę dla zdrowia, żeby czuć siłę wewnętrzną też, bo jednak to poczucie siły daje dużo w życiu. Też właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, czy takiej, mógłbym czasami powiedzieć, takiej zwartej męskości, tak? Która właśnie. No ale to też, wiesz, wiązało się z wieloma jakby etapami uświadamiania sobie siebie, bo też w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tam jest taki też trochę wrażliwy chłopiec, no i co ja na to poradzę, nie? No i też trzeba pozwolić mu być, nie? I jakby tutaj być jednocześnie wrażliwym, a jednocześnie silnym. I to jest, i jakby mężczyźni często, zwłaszcza młodzi, mają taką, czego wy od nas chcecie? Jak sobie możemy jednocześnie być wrażliwi i silni i tak dalej, a tutaj w ogóle nie o to chodzi. Znaczy tak, da się być jednocześnie wrażliwym i silnym. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos tego, to, że niestety nauka udowadnia, i to bardzo bezwzględnie, że kobiety jednak mimo wszystko preferują atletyczne sylwetki. I niestety znajduje to potwierdzenie międzykulturowo i mimo wszystko warto jest dbać o siebie, ale myślę, że jest chyba kwestia po prostu, jest kwestia balansu, nie? Kwestia zdrowia też psychicznego, żeby no i nie też oczekiwać. Oczekiwań, nie? No bo przecież, no tak, wiesz, nikt nie będzie oczekiwał od ciebie, że będziesz kulturystą i że jedynym jakby, oczywiście, nie wiem, tym poziomem wejścia do świata, budowania relacji damsko-męski jest to, że nie wiem, kobieta jest modelką, a mężczyzna jest kulturystą, bo to już byłaby przesada, nie? Ja myślę nadal, że tutaj przede wszystkim chodzi o zdrowie, żeby dbać o siebie, żeby być zdrowym. I naprawdę, bo znam osoby, które nie ćwiczą i super wyglądają, albo ćwiczą dużo mniej ode mnie i ja nie wyglądam przy nich zajebiście w ogóle, nie? Bo mają po prostu niski poziom tkanki tłuszczowej, ich mięśnie bardziej jakby są, wiesz, takie... widocznione, tak? Ja jednak mam bardzo silną tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej. I jeszcze jestem niski do tego, więc po prostu mam większą motywację, żeby dbać o siebie, nie? Ale znam osoby, które, wiesz, po prostu się tak urodzi i tyle, nie? Los na loterii, tak? Szczęścia, powiedzmy. Ale z drugiej strony ja mam, nie wiem, też jakiś dar, powiedzmy, do inteligencji duchowej, czy nawet budowania zgromadzeń ludzi. Kiedyś tak sobie myślałem, że gdybym chciał tak intencjonalnie, to spokojnie mógłbym zbudować sektę, nie? Tak spokojnie bym to zrobił po prostu. Ale nie mam takiej, jakby, takiego celu, nie? Ale gdybym chciał... Pamiętaj, żeby mieć kwiaty w kadrze. Jak będziesz przemawiać, żeby mieć kwiaty w kadrze. Jednak to jest bardzo ważne. I tak, wiesz, te pauzy takie długie. Nie, żeby nie było, nie śmieję się w ogóle żadnego konkretnego nauczyciela, ale z tego, że to jest strasznie powtarzalny motyw w ogóle nauczycieli duchowych. I że, ale to też oni też nie robią tego intencjonalnie. Chodzi o to, żeby po prostu kadr był ładny, no bo co, sam człowiek to jakoś tak. No. Już okej. Okay. Ale no. Niech będzie. Jest dobrze. To co, lecimy dalej? Lecimy dalej, no, lecimy dalej. A to są influencerzy, to w ogóle to... O, to o mnie. Tak.
Patrz na mnie, nie, patrz na mnie, na To mnie. o mnie, narzekam na wszystkie media społecznościowe i influencerów, a potem wrzucę fotkę na Instagramie i gdzieś Ale ty indziej. jesteś dobrym influencerem, jesteś innym niż wszyscy Ja influencerzy. uświadamiam dobre i wiesz, złe strony. No, ale to też pokazuje cień alternatywy, nie? Bo alternatywa ludzie sobie myślą, że jest bardziej wartościowa niż mainstream, a jednak jest tam pewien cień ukryty, nie? A jednak wiesz, cały ten mainstream składa się z takich alternatyw, bo w sumie wiesz, jak rozmawialiśmy ostatnim razem, że każdy jest inny, nie? I tak w sumie znowu wchodzi ten cień tego, wiesz, przekonania o ponadprzeciętności. To Tak, tak. Kalejdoskop. Oczywiście. Mam prosiaczki, szkolatki. No, tutaj się pojawi też tych motywów mięsnych. Jest trochę jednak promowania weganizmu czy wegetarianizmu i takiego typu jedzenia. To strasznie. No i to te obrazy są trochę jednak bolesne, nie? Ale też no takie GMO, to jakby GMO tak nie działa i niektóre z tych obrazów po prostu nie są zbyt obiektywne, więc nie wszystko to mnie przemówiło, jeżeli o to chodzi, ale rozumiem, że jakby to miał po prostu zszokować i jakby, wiesz, teraz się dostaje właśnie wielkim korporacjom farmaceutycznym i lekarzom, że są lekarze w zmowie z farmaceutami. Sprawdzę, jakbyś mógł też przy okazji, bo też chcę powiedzieć, jak jesteśmy przy tym, że generalnie korporacje farmaceutyczne podlegają ogromnej ilości regulacji i praktycznie każde formy przekupstwa lub przekupstwa lekarzy i zawierania jakichś takich dziwnych umów, to jest generalnie nielegalne i takie, jak takie rzeczy wychodzą, no to dostaje się korporacjom bardzo mocno i kary są wielomilionowe, więc w razie czego i one są egzekwowane też przez państwa i Unię Europejską na przykład, więc no, więc żeby była tego świadomość, że to nie jest tak, że korporacje farmaceutyczne działają jakby poza prawem, albo że to są jakieś biznesy w zmowie. Tutaj jest bardzo złożona sytuacja polityczna, bo wiesz, w tych teoriach spiskowych też często idzie takie przekonanie, że przecież te korporacje mają tyle hajsu, nie, żeby sobie wykupić taki rząd. Co o tym sądzisz? Też wydaje mi się, żeby że to jest wykupić takie sobie silne. rząd? No bo rząd generalnie nie ma swoich własnych pieniędzy, nie? Więc tak słyszałem, wiesz, niektóre takie pogłoski, że po prostu te korporacje dają duże łapówki urzędnikom, żeby, wiesz, jakieś różne prawa. Znaczy, jeśli już, to Skarbowe. musielibyśmy to bardziej widzieć to bardziej w świetle lobbowania i tego, jak działa rynek lobbystów, bo może nie tyle dają łapówki, co raczej w ogóle lobbying jako branża rozwija się bardzo mocno, zwłaszcza w USA, gdzie jakby płaci się ludziom za reprezentowanie interesów biznesowych przed rządem i niekoniecznie i jakby celem lobbyingu jest mniej więcej to, żeby przekonywać władzę ustawodawczą do tego, żeby tworzyć prawo, które będzie w miarę dla tego biznesu korzystne i jednocześnie, żeby oferować w zamian albo jakieś ustępstwa własne, albo pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, benefity, które mieszczą się na przykład w granicach legalności. Więc to nie jest też tak, że... Więc, no jest to powiedzmy czasami na granicy legalności, albo czasami jest to, wiesz, tam gdzie się tworzy prawo, tam nie możemy mówić o stuprocentowej legalności, tak jakby. Mamy zasady, na które wszyscy się umawiamy, ale jak już ktoś jest u władzy, to on ma prawo robić co tylko mu się żywnie podoba. Zresztą mieliśmy tego przykład, no możemy to widzieć przez ostatnie kilka lat w Polsce, więc na dobrą sprawę im bliżej, im wyżej władzy idziesz, tym bardziej ona jest w pewnym sensie umowna i tylko dlatego, że jest, to jakby ktoś to wybrał i jak to im bliżej jesteś władzy, tym bardziej to się trzyma na drewnianych nogach w pewnym sensie, bo to już nie jest legalne. Wtedy jedyne, co sprawia, że jest legalne, to nasza umowa, nasza wiara w to. Ja nie jestem anarchistą, ja nie uważam, że to jest niepotrzebne, tylko chodzi o to, że żebyśmy wiedzieli, że większość aparatu państwowego jest umowna i że czasami nie możemy być oburzeni na coś, co jest robione tylko dlatego, że inaczej się tego nie da zrobić. Bo zasady, bo my ludzie też tworzymy zasady i władza służy tworzeniu zasad. Im bliżej jesteś władzy, tym bliżej jesteś miejsca, gdzie żadne zasady nie obowiązują ciebie, więc ty je tworzysz. Tak, Więc, tak, tak, tak.
też chodzi. Improwizując na bieżąco po prostu. Tak, no. Tak stawimy jest, to więc sobie na lubię działa bardzo kiedy podobnie. Sorry, bo się rozkręcam, bo nie, spoko, system polityczny jest... dobry temat. Widzę, że mi się uruchamia znowu wielowątkowość i zaraz bym tutaj przeskakiwał, ale zostawimy sobie to na kiedy indziej. To Jasne, jest spoko. jasne, no. Fajnie, że to poruszasz, bo to jest w ogóle fajnie wiedzieć z takiej innej perspektywy, nie? Mniej ciemnej, takiej bardziej realistycznej, to też fajnie. Fajnie to równoważy, nie? Dobra, lecimy dalej. No, karmienie dzieci, ja też, na przykład ADHD w USA karmi się dzieci bardzo mocno lekami na ADHD, a to nie dlatego, że ADHD nie istnieje, albo że tutaj się im robi krzywdę, to raczej, że jest bardzo, bardzo mocno, bardzo problemy z diagnozą są. Dzieci, które chorują na ADHD nie dostają diagnozy, a dzieci, które nie chorują na ADHD dostają diagnozę i mamy do czynienia z dużymi problemami z tego powodu. No i tu mamy trochę świat zmowy, świat trochę takiego, no... Ćpanie, ale to są problemy jakby sztucznie wywoływane przez jakiś tam rząd. Pranie pieniędzy. Że chodzi o pranie pieniędzy. Czy tutaj właśnie... To są, wiesz, jakby ja wiem, że ludzie mówią często, że... Ale według nich świat tak nie wygląda. I w pewnym sensie tak nie wygląda. Tak jakby patrzymy teraz tylko i wyłącznie na cień, na takie najciemniejsze jego... strony, nie? Gdzie ludzi się straszy, gdzie ludzi się hipnotyzuje, nie? Gdzie się zabija, właśnie niszczy się wioski, żeby wydobywać tam zasoby naturalne. To nie jest tak, że to wszystko dzieje się naraz, ale te rzeczy autentycznie się działy w ogóle w historii świata i dzieją się cały czas. To jest, tu zaraz będzie super ważny zastopuj tutaj, super ważny obrazek, gdzie jakby te kilka sekund tutaj, gdzie mamy blokowiska oddzielone, odseparowane od reszty społeczeństwa. Mamy młodego chłopaka i przez kilka najbliższych sekund to będzie istotne, co się dzieje. Z góry spadają pieniądze, jakiś tam inny ten. Ale znikła mama, znikł tata i wiesz, w co zamieniamy to cierpienie? Ten oczywiście autorytet jakby zniknął, nie? Takie poczucie, nie wiem, tej takiej przynależności, nie? Do jakichś w ogóle wartości takich... Nie wiem, no. Mógłbym to powiedzieć jako struktura społeczna, jakaś hierarchia taka, wiesz. No tak. No nie masz, jakby nie masz miłości rodziny, nie masz autorytetu. No, mimo postaci, wszystko dzisiaj bardzo wartość rodziny jest taka, wydaje mi się, zgnieciona kciukiem. No trochę tak. Znaczy się w ogóle, bo wydaje mi się, że wartości rodziny, tak jak my je rozumiemy w Polsce, one są, znaczy w takim ujęciu chrześcijańsko-katolicko-prawicowym, one są trochę chyba opacznie rozumiane. Znaczy na pewno i tak bliżej jest. Wydaje mi się, że są wciąż bardzo ważne i tak prawica jest bliżej jej do zrozumienia wartości rodzinnych niż lewicy, mówiąc tak stereotypowo póki co. No ale wydaje mi się, że właśnie chyba, o ile wiem, bo to, te obrazki nie biorą się znikąd, o ile wiem, jeżeli chodzi o statystykę, to jedną z najczęstszych przyczyn młodocianych przestępstw najczęściej jest rozpad rodziny albo dysfunkcyjna rodzina. Znaczy przyczyn. Trudno pomówić o przyczynach, taki jakby super złożony problem, ale to się często współwystępuje, zwłaszcza na przykład rodzina bez ojca albo z ojcem alkoholikiem, albo ojcem, który się znęca nad rodziną i tak dalej. Więc to zwłaszcza wśród mężczyzn, którzy są pozbawieni tej ojcowskiej miłości, gdzie możesz z natury dowiedzieć się od innego mężczyzny, że jesteś w porządku, że jesteś okej, okay, że zasługujesz na miłość i że możesz być jednocześnie silny, a jednocześnie wrażliwy, że to jest okej okay płakać i że to jest okej okay być sobą i że zasługujesz i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tego nie ma, to potem co? Pierwsze, co szukasz, to wydaje ci się, że inni, skoro są obwieszeni z złotem, skoro prezentują sobą coś, co ty interpretujesz jako status, to będziesz się po prostu emulował i wiesz, będziesz miał założoną maskę i spod tej maski będą płynąć łzy, ale będziesz emulował te zachowania, podczas gdy tutaj wiesz, to widać na obrazku, wiesz, jesteś uwikłany w te mechanizmy i cały czas nie masz kontaktu ze sobą. A patrzą na ciebie twoi tutaj też przodkowie, i to silni, dumni, zintegrowani przodkowie, którzy wiesz, reprezentują sobą całą historię twojej kultury, patrzą jak ty biedny cierpisz. To jest biedny chłopak skarykaturyzowany troszeczkę, bo tutaj
jest trochę pogardzany, widać siostrę na tym obrazku, ale on tak naprawdę po prostu bardzo cierpi, bo nie zna innego życia, nie ma... No bo to jest też taka kwestia tego, z czego będziemy czerpać poczucie wartości, nie? Bo wiesz, kurczę, no jednak to jest trochę związane z naszym poczuciem przetrwania, przyszłości, tego, co chcemy stworzyć w życiu. Ma to też związek z naszym uczuciem dumy, bo mimo wszystko jesteśmy bardzo warunkowi na to poczucie dumy, nie? Statusu społecznego, Tak. hajsu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o kobietach. No tak jest trochę. I wydaje mi się, że o ile wcześniej właśnie były te wartości takie stricte, właśnie takie plemienne, trochę takie bardziej korzenne, nie? To tyle dzisiaj bardziej wartościuje się status społeczny i hajs. Chociaż, kurczę, trudno to powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze, bo mimo wszystko wydaje mi się, że to jest jakiś kolejny etap ewolucji i może jak go przejdziemy i zintegrujemy, wiesz, ten etap materialny trochę jak Spiral Dynamics, nie? Jak mamy te kolory. Jak mamy ten kolor pomarańczowy, który jest związany z takim materializmem, sukcesem, celowością i przejdziemy na ten etap taki bardziej pluralistyczny, gdzie uświadomimy sobie wartości duchowe, wrócimy trochę do takich komun, nie? Takich wspólnot hipisowskie, czy tam jakie tam, wiadomo, trochę New Age też tam wtrąca, ale mimo wszystko będzie to może jakoś bardziej Bardziej takie przyjemne dla nas. społeczne, Tak, bardziej bardziej takie społeczne. komunitarne, czy coś takiego. Community base, nie? Takie No, 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 właśnie. no. Tak, no na pewno wiesz, poczucie przynależności, wydaje mi się, że w tej chwili naszą potrzebę przynależności spełnia przeważnie rodzina i to w ogóle, nie wiem, czy się na tutaj, czy to rozwijać, ale wiesz, jeżeli mówimy na przykład o granicach politycznych, to na przykład z lewej strony poczucie przynależności jest oparte bardzo mocno na tożsamości grupowej, a po prawej stronie poczucie tożsamości jest oparte na przynależności rodzinnej. Na przykład ta grupa jest inna, po prostu tożsamość albo z szerszym społeczeństwem, albo z jakąś grupą, którą interpretujesz jako opresjonowaną, jeżeli ty się czujesz opresjonowany i niezaakceptowany, albo jak jesteś z prawej strony, to tożsamość z grupą, która jest utożsamiana się z tą, która jest silna, która wygrywa i jakby to jest jakby trochę taki i z rodziną, która jest siła, bo to jest ród, to jest krew i tak dalej. I jakby ten, to jest taki jakby ciągły społeczny konflikt między dwoma Mieć a różnymi być. archetypami, nie? No mieć a być też, ale dwoma różnymi archetypami. Typowym archetypem mamy, która jest opiekuńcza i która chce służyć i która chce pomagać. I archetypem taty, który chce być silny i wykształcić w tobie, wiesz, niezależność, Porządek, porządek siłę. i tak dalej. Tak, i jakby gdzieś na tej osi dzieją się te konflikty i gdzieś pomiędzy tym konfliktem toczy się społeczeństwo i ono jakoś tam ewoluuje. Mi kiedyś przyszła do głowy nawet taka metafora, że to jest konflikt pomiędzy właśnie rodzicem a dzieckiem, czyli górą a dołem, a właśnie lewicą a prawicą, nie? Chaosem a takim konserwatyzmem, nie? I tam, wiesz, nawet takie cztery, powiedzmy, kierunki, tak, dwie osie. No to też jest długi, gruby temat, więc może na kiedy indziej. Wracamy Tutaj do już 10 wideo. odcinków już się szykuje. No ale jesteśmy jacy. Jesteśmy oczywiście skłóceni, ale ktoś inny się cieszy z tego i śmieje, nie? Wszyscy nawzajem sobie zatykamy usta, tylko Taki nie konformizm, nie? narzekaj. Taki system Tak. konformizmu tego, żeby Tak. żyć nadal w tym samym Tak. jakby Ale systemie. oczywiście wszystkie te odruchy antykonformistyczne przerzucamy na plotki i na, wiesz, wyzywania siebie nawzajem, pytań. Mamy człowieka kompletnie pofragmentowanego w ogóle. Kompletnie To jest jak fragmentowanego. stworzenie jakiejś takiej sztucznej persony, takiej już totalnej. Troszeczkę, nie? No, ludzie omamieni, oczywiście ogłupieni, a prezydent... To jest genialne się... w ogóle. Jedna Tak. ideologia, tylko się te, jakby te, no, tak. osoby Czerwoni na zmieniają, nie? tak. Czerwoni na niebieskich, potem niebiescy na czerwonych i potem niebiescy kontra czerwoni. Ty jesteś zły, nie, ty jesteś zły, a tu się kto inny na tym korzysta, nie? Czy tu się wie, tam trzeci korzysta. I jakby ten, im bardziej jesteśmy skłóceni, tym lepiej, bo jesteśmy zajęci, nie? Jak jesteśmy zajęci, to nie możemy się zajmować tym, co tak naprawdę robi rząd na przykład. No. Więc, no i oczywiście straszenie diabłem, to jest w ogóle bardzo mocny obrazek. Czy ktoś jeszcze dzisiaj wierzy w diabła? No, no, chociaż powiem ci, że właściwie... Jak Nie? ty widzu, jeżeli wierzysz w diabła, napisz komentarz tam dalej. Nie będę się z ciebie śmiał, ale z miłą chęcią dowiem się.
Jak to jest wierzyć w diabła? Chociaż patrzę na swoje włosy, to już też zaczynam jakiegoś szatana przypominać. O Jezu, no, zetnę włosy, jak się COVID skończy. Pandemia w sensie, że... A już to już podobno niedługo, za jakiś tydzień już podobno będziesz mógł chyba. Za jakieś 10 lat. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej. No, ten obrazek jest na pewno... Z tymi smartfonami to od razu mi się przypomina, jak sam czasami siedzę w łóżku ze smartfonem, ale rzadko mi się to zdarza, że siedzę z telefonem w łóżku, bo staram się wyłączać komputer i wszystkie odbiorniki na godzinę przed snem i też mówię Asi ciągle, żeby nie siedziała tyle i ją już trochę jakby przekonałem do takiej filozofii, jak ona widzi, że ja siedzę, to ona mnie przekonuje. Damian, byłaś tam, to tam nic nie ma, nie siedź. A ja mam czasami taką fazę, że wieczorami gram w szachy i potrafię się zasiedzieć grając w te szachy, nie? Na komputerze, okej. Okay. Ale to wiesz, to przynajmniej grasz w szachy, no, tak, bo tak może. No wiem, tylko wiesz, to taki nauk się włącza, taki kompulsywny, wiesz, widzę swoją reakcję, żeby wygrać ten pionek, wiesz, i to jest jest to dobre. Na pewno lepsze niż jakieś tam inne gierki, ale... Przepracujesz to jeszcze, zobaczysz. Jak nie w tym wcieleniu, to w innym. Oczywiście. No, co mamy dalej? Ten tutaj obrazek jest super symboliczny w ogóle, bo tutaj mamy ludzi, którzy już są kompletnie, wiesz, kompletnie puści i wiesz, kompletnie wyzuci z całego środka, te dziury już tam po prostu totalnie pożarły, nie? Ale ktoś miał wyobraźnię w ogóle. No super, nie wiem, jak oni to zrobili, nie? I jak na różnych poziomach hierarchii to się dzieje, nie? Ale to wszystko jest ukryte za jakąś właśnie wielką, jakąś, nie wiem, chyba medialną, właśnie propagandową jakąś w ogóle taką, wiesz, takim obrazem, gdzie tak nam wszystko jest w porządku. Cieszmy się, wszystko jest w porządku, nie? O, ale teraz od tego momentu się zaczyna coś bardzo ważnego, bo tutaj teraz zaczynamy drugą część tego filmu, gdzie wszystkie te pozory zaczynają nam padać, nie? I wszystko się... No. Wszystko się zaczyna rozpadać i maski pękają. A w ogóle głowy pękają. Wiele osób wierzy w to, że pandemia jest takim momentem przełomowym w naszym życiorysie, w naszym społeczeństwie, w którym, nie wiem, jakaś stara struktura upadnie i zbuduje się nowa. To jest taka typowa narracja, bardzo często powielana właśnie w tematach, nie wiem, duchowych. Nie chcę też cisnąć ludzi, bo wierzę w dobre intencje tej narracji, bo sam wierzę, że świat może być lepszym miejscem i w zasadzie to jest jedyny jakby taki kierunek, wydaje mi się, który warto jest pielęgnować sobie, nie? Ja nie mówię, że na siłę jakby wciskać, ale pielęgnować, bo inną perspektywą jest po prostu, nie wiem, jakieś takie życie bardziej pesymistyczne, nie? Ja w to wierzyłem kiedyś, ale to jak myślałem, że wiesz, że na przykład, że pandemia obnaży, bo ona obnaża wszystkie słabości naszego obecnego systemu, ale i że jak teraz ludzie zobaczą, co ta pandemia obnażyła, to oczywiście, że teraz to spróbują jakoś poprawić. Wiesz, jak można, widząc coś takiego, nie wprowadzić pewnych, wiesz, udogodnień czy jakby systemów takich bezpieczeństwa, ale co się stało? Nic. Zaczęło się gaszenie pożarów i ratowanie gdzieś tam tyłków, ale nie ma żadnej autorefleksji na temat tego, czy przypadkiem nasz system jest wystarczająco szczelny i antykruchy i elastyczny, żeby uciągnąć następną taką pandemię albo jeszcze inne tego typu rzeczy. Inne dziadostwo, nad tym nie? Się, tak, no i nie, ewidentnie nikt się nad tym nie zastanowił, nie? Bo teraz tak pomyślmy, co by się stało, dobra, jeszcze jest pandemia, nie? Ale co by się stało, jakby nam zabrakło prądu, zabrakło wody, zabrakło jedzenia, to byśmy już totalnie, po prostu to byłby taki chaos, jak, nie wiem, tak, w średniowieczu. Już tam nie mówię o jakichś oczyszczalniach ścieków, dostępu do, nie wiem, ubrań, takich artykułów pierwszej potrzeby. To byłaby jakaś masakra, nie? Teraz tak jak mówiłeś, to przyszło mi do głowy, ja wiem, że teraz tak politycznie zabrzmi, nie? Ale przyszło mi do głowy, jak po takim jakby obrazie tego, co się wydarzyło, dalej można głosować na PiS. A, okej. Okay. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o PiS, bo... Mówię to teraz bardzo prowokująco, ale... Rozumiem.
Ja tego, ja staram się patrzeć może poza te podziały, bo zupełnie inną dyskusję, ale zresztą sam widziałeś w tym obrazku, nie? Że wiesz, zmienia się tylko czerwoni na niebieskich, ale tak naprawdę to jest jakby cały czas jest kwestia problemu z systemem według mnie, a nie z tym, z ludźmi, na których głosujemy i że wydaje mi się, że widzimy ty i ja prawdopodobnie widzimy problemy, które dopiero być może będą naprawione za, nie wiem, 100 lat czy coś takiego. Bo ja tu nadal widzę taki problem niedostatecznej edukacji wśród ludzi i teraz pomyśl sobie tak, co jeżeli zlikwidowalibyśmy system partyjny, a zamiast tego ludzie po prostu głosowaliby z domu przez internet, zamiast głosując na konkretną partię, głosowaliby na przykład na konkretne prawo albo na jakiś przepis pojedynczy. No ja wiem, dużo więcej roboty by było, ale byłby to bardziej dokładny moim zdaniem jakby. No, albo taka, wiesz, jakby drastyczna, na przykład drastyczna jakby profesjonalizacja zawodu posła, gdzie jakby ludzie są przyuczani do zawodu posła, gdzie są studia, które musisz skończyć, że na przykład są inne procesy podejmowania decyzji, że na przykład jest bardzo. Ograniczona ilość kadencji na przykład dla posłów, ograniczona ilość jakby w ogóle nie partii, że niekoniecznie partie, nie? Jakby, czy dobra, teraz wymyślam ten system na bieżąco, każda z tych decyzji miałaby swoje inne konsekwencje i Myślisz prawdopodobnie jakieś. systemowo, tak, nie? Na przykład, no jakby jakiś specjalista od politologii prawdopodobnie bym mógł mi teraz ukierunkować błędy, ja nie jestem specjalistą od tego, ale na pewno wydaje mi się, że mam poczucie, że da się to zrobić lepiej w sposób szerszy niż tylko jedno jowy tak zwane, no, tak, czyli jedno tylko systemowe. Czerwoni, niebiescy, nie? I Tak. tylko Na dowódcy. przykład, no. Dobra, puszczam dalej. Więc mamy teraz motyw, gdzie rozpadają się wszystkie transformacja. Ograniczenia. Jest transformacja, jest ból, nie? Jakby to jest istotne, że tutaj ta transformacja nie dzieje się bez konsekwencji, bez bólu. Że, i to nie chodzi o to, że to jakaś społeczna tylko zmiana, to jest zmiana taka, że no, król jest nagi, nie? Że coś ty przecież, jak śmiesz, nie? I na końcu, ratunku, i oczywiście, no. Ale że tak, to, tak, to dokładnie. Zmiana mentalna, to też nie jest tak, że żeby musisz wyżygiwać z siebie brud i wiesz. Tylko tu widzę, wiesz, taki duży kontrast, nie? Było coś ciemnego, teraz przychodzi jak możesz jasne. Akurat tutaj, nie, no. Nie, nie będę taki, wiesz, o. Będę grzeczny Damianek. Dobra, wstydzę dobra, się. Dobra. Wstydzę się cycków. No, ale nie, bo to jest też istotne, że to nie są. To nie chodzi o to, że ta rewolucja ma się dziać jakoś specjalnie na ulicach, nie? Że to nie ma być rewolucja, gdzie krew się leje ulicami, tylko to jest rewolucja w środku i to cierpienie odbywa się prawdopodobnie, znaczy nie tylko prawdopodobnie, ja to przeszedłem i przechodzę i wiem, że to się dzieje kosztem cierpienia. Cierpienie jest katalizatorem dla zmian w człowieku i że nie ma opcji, że nie ma wyrywania się z okowów błędnego myślenia, błędnych przekonań, cienia i wszystkich tych demonów, które nami rządzą, bez jakiejś dozy cierpienia, zwłaszcza, że bardzo duża część tego bierze się z jakichś na przykład doświadczeń ze wczesnego dzieciństwa, z traum, z tej dziury, nie? Jakby wracamy do początku tego filmu, gdzie dopiero wtedy jesteśmy podatni na pewnego rodzaju manipulacje, kiedy nie ma tej miłości tutaj, kiedy jest ta dziura, kiedy nie ma kontaktu ze sobą, kiedy czegoś brakuje, jest poczucie jakiejś pustki. Nie ma poczucia nieprzedmione, to jest bezpieczeństwa, jeszcze nie? Gorzej. Jest taka podatność na wpływ zewnętrznych idei większe. No, no. Więc to ta zmiana, ona w pewnym sensie to jest jak rytuał, czy no, rytuał przejścia, czy jakoś inne określenie, to jest chrzest ognia na przykład, że to się po prostu dzieje w bólach. Wszystko, co się rodzi nowego, przeważnie dzieje się w bólach. Tu mi też przychodzi do głowy ta różnica między transformacją a rewolucja a ewolucja, o, takie sformułowanie, nie? Że coś jakby
jest takie też oczekiwanie od nas, że coś wydarzy się natychmiastowo, już będzie dobrze, ale z drugiej strony jest kwestia tego, że coś może jakby stopniowo następować, nie? No, nawet musi, bo to jest ktoś mądry, nie pamiętam jak on się nazywał, ale powiedział, że granica między dobrem a złem przebiega przez środek serca każdego człowieka. I trochę nie mamy wyjścia, jakby każdy z nas musi te granice się wytyczyć i zrobić krok w jedną stronę i dokonać tej zmiany. I jakby kolektywnie, ludzie są jak mrówki. Teraz mówię to nie z pogardą, tylko my jesteśmy zjawiskiem. Jesteśmy zwierzętami, masowymi zwierzętami, jesteśmy jak wielkie mrowisko planetarne i będziemy się po prostu zmieniać jeden człowiek po drugim i potem kolektywnie ta się będzie rozsiewać jak taki wirus, tylko że to jednak, no, to jest zmiana, która będzie trwać długo, bo to No to musi zmienić społeczeństwo się to skaże system człowiek. wartości i system reprezentowania różnych wzorców tego, co uznajemy za właściwe i wartościowe, Tak, tego, jak tak. zaspokajamy nasze potrzeby. To musi być zmiana logistyczna, mówię, edukacji, polityczna, że ja potrafię posługiwać się takimi kompleksowymi słowami, bo w kwestii elokwencji może już się trochę wyrobiłem, też nie do końca jestem w stanie jakby przepowiedzieć, jakby miało to wyglądać, więc powiem tak, że mam dużą łatwość jakby posługiwania się kategoriami słów, które obrazują jakieś wielkie znaczenie, ale gdybym miał skupiać się na jakichś szczegółach i konkretnie przeanalizować, jakby miało to wyglądać, to trochę cienko by mi to mogło pójść, aczkolwiek pewne wytyczne odnośnie do tego, jak mogłoby to wyglądać, tam w głowie mam, ale tak, w pełni się z tobą zgadzam, w pełni się z tobą Nas zgadzam. właśnie w skali człowieka to jest prawdopodobnie szereg mniejszych rewolucji. Czasami, zwłaszcza jak się leczymy, no, jakby motyw leczenia się z czegoś, co nas męczy często, to zmiana rewolucyjna. Ewolucja idzie prawdopodobnie równolegle. Jakby są różne teorie, jak przebiegają ewolucje. Czy ewolucja idzie super płynnie, czy ewolucja idzie krokami, i jakby są przekonujące dowody za jednym i za drugim. Jeżeli chodzi o to, jak ewoluuje człowiek, jakie ewoluuje psychika człowieka i jego w ogóle istota, to podejrzewam, że to też idzie właśnie tak pół na pół, trochę krokami, a trochę czyli z takimi małymi rewolucjami, a trochę płynnie. Ale na skalę ludzką prawdopodobnie to będzie szło bardzo płynnie, bo to jest jakby, jak wiesz, jesteśmy jak mrówki, jak będziemy się, to się musi roznosić od mrówki do mrówki, będzie taką falą szło, podejrzewam. Ta. Właśnie takie fale. Ja już sobie zapisuję ten pomysł w ogóle. Będzie genialny. Puszczam Okej. Okay. filma i lecimy dalej. No, to jest bardzo, to są bardzo istotne sceny w tej chwili, bo do tej rewolucji co jest potrzebne? Przede wszystkim pewnego rodzaju samobójstwo, nie? Gdzie O, tak, i samo to jest spalenie w ogóle. samospalenie, ale też nie byle jakie, bo okej, teraz mamy tutaj Bardzo duchowy motyw. bardzo duchowy motyw. Teraz będzie motyw ze smokiem, możesz to spauzować tutaj, bo to jest chyba jeden z najważniejszych. Dla mnie w całym tym filmie, gdzie to samospalenie nie dzieje się nie dzieje się tak po prostu, tylko to, żeby dokonać tej rewolucji wewnętrznej, żeby się przetransformować, to jednak trzeba stawiać czoła temu jakby metaforycznemu smokowi, no smokowi, niech będzie smok, ale to też, co to znaczy, że smok? To jest to, co reprezentuje nasz cień, to jest to, co reprezentuje te części z nas, do których nie chcemy się przyznać, czy te części, których się wstydzimy. To jest to, co to w nas, co skutkuje przeważnie jakimiś negatywnymi emocjami. Nie mówię każdymi, ale raczej takie rzeczy, które są nieuzasadnione. To są te części naszej osobowości, które przed sobą ukrywamy, których wypieramy. To są stare traumy, to są negatywne przekonania na nasz temat. To są wszystkie te rzeczy, które mamy w sobie, które tam siedzą, taki smok, i któremu musimy stawić czoła, którego nie możemy się bać. Właśnie to jest tylko i wyłącznie w tej walce chodzi o to, żeby się nie bać. I to jest to, że boimy się tego dyskomfortu związanego z pracą nad sobą. Jakby rozwalić tę maskę. Rozwalić, przestać polegać tylko i wyłącznie na mentalnej tożsamości, na tym, co nam ktoś powiedział kiedyś, jak na swoich starych myślach, a skupić się na tej prawdzie, która jest w środku, ona tam jest i czeka na odkrycie.
No, to w ogóle jest bardzo taki transformujący symbol. W ogóle węża, który też, no, wąż, to jest bardzo transformujący symbol. Wąż zrzuca skórę też, nie? Wąż jest też widoczny w wielu przekazach hinduistycznych, w chrześcijaństwie jest wąż, w kundalini jest wąż, przecież przebudzenie węża to też jest symbolika transformacji, takiego ognia, który spala cię wewnętrznie, śmierć ego. To jest gruby Wąż, temat w który ogóle. uroboros, który Tak, sam uroboros to jest w swoim, ogóle, tak. no, jest bardzo, bardzo Symbolizuje taki nieskończoność. częsty symbol, nie? No, więc stawiamy czoła temu smokowi w nas, ale tego się nie robi poprzez odrzucanie, to żeby jestem to wolę to powiedzieć, bo tego się nie robi poprzez odrzucanie, czy nienawiść, czy zabicie smoka. Jakby tego smoka się nie zabija poprzez odrzucanie, tylko poprzez zrozumienie, że on jest nami, on jest częścią nas. Albo poddanie się mu, bo to też, wiesz, może symbolizować taki ostateczny lęk przed śmiercią, nie? Trochę Tak wydaje tak. mi się, że jednak jak ktoś przeżyje takie doświadczenie bliskie śmierci albo pogodzi się ze śmiercią, to jest mega transformujące, bo no, istotą podstawy naszego funkcjonowania, czy w ogóle jakichkolwiek lęków, jest ten lęk przed śmiercią, tak? Więc jak już się skonfrontujemy z tym ostatecznym deadline'em, powiedzmy, to już te wszystkie inne rzeczy, nawet jak gdzieś tam pojawią się jakieś negatywne skłonności, to nie są aż tak bardzo jakby znaczące w perspektywie tego, że już... No tak, no. Jeszcze, wiesz co, jedno, co chciałem tutaj dopowiedzieć, to to, że No nam się jasne. wydaje, że żeby wygrać z tym smokiem, to musimy go nienawidzić, tylko musimy wiedzieć, że to nieprawda, bo ten smok to jest nienawiść. Właśnie i jak pokonać teraz nienawiść samą w sobie? No nie nienawiścią, nie? A nienawiść się bierze z czego? Ze strachu na przykład. Głęboko, czasami Tak. trzeba super głęboko zanurkować, żeby zobaczyć skąd idzie smok. To jest też ta cała praca emocjonalna, nie? Dobra, lecimy dalej. No. Patrzymy To ze jest w ogóle smokiem i co? super animacja. Otwarcie serca. Odnajdziemy na przykład wewnętrzną też harmonię i pełnię. Jest tutaj pewnego rodzaju właśnie ten motyw takiego wyniesienia się ponad Przebudzenia, tak? przebudzenia. Tak. Piękne, te ilustracje są po prostu genialne. No i połączone pierwiastki męski i żeński Taki razem w się równowadze, jednoczą. że są razem, co nie? To jest Tak, fajne. i z Mam tego się dziecko. rodzi coś nowego, dziecko. I oczywiście Symbol drzewa. korzenie do piekła, korona do nieba, nie? To jest motyw jungowski, bardzo ważny dla nas. I oczywiście ostatnia scena, to jest otwarcie oczu, ale to jest też, wydaje mi się, że albo to interpretujemy jako przebudzenie duchowe, znaczy, bo właściwie tu byliśmy już przeszliśmy różne etapy, wiesz, przyszliśmy od cienia przez rewolucję, przebudzenie i Transformacja. transformację, jakieś takie przebudzenie serca, więc przebudzenie serca jest gdzieś, powiedzmy, tutaj i potem już przechodzimy do kwestii przebudzenia w ogóle jeszcze, że tu mamy do czynienia z innymi czakrami wyższymi, przynajmniej według klasyków. Więc no, przeszliśmy po prostu całą taką trochę uproszczoną, jeszcze się wydaje super złożone, ale z perspektywy takiej narracji szeroko pojętej, to jest dość prosta podróż od piekła do nieba. Trochę tak. Tak, dokładnie. Dokładnie się z tobą zgodzę. Pięknie to ująłeś. Jeszcze tak powiem, było krótkie cięcie, bo padła mi bateria, ale zrobiłem to tak, że pewnie nawet nie zwróciliście uwagi, czy coś. Na pewno, to jesteś super uzdolniony, pod tym względem jestem pewien. To co, Aleksander, kończymy? No kończymy, ja bym jeszcze mógł tutaj dużo myśli zostawić, ale się Wydaje mi się, że posprzątam, można wiesz. zostawić, tak wiesz, takie otwarte okno, żeby ludzie jednak sobie to przemyśleli, bo nagrywamy to też dla nich. Naprawdę zachęcam was do obejrzenia sobie tego filmu, tego materiału, przeanalizowania go sobie na spokojnie. Udostępnijcie go proszę na Facebooku, w mediach społecznościowych, bo ja jednak sądzę, że to jest jeden z takich nielicznych materiałów, które mega skłaniają do refleksji. Gdzieś tam widziałem w komentarzach pod tym filmem, że
ktoś napisał, że fajnie jakby influencerzy zaczęli jakby szerować ten film, nie? Tak jak tam było pokazane, jak szerują różne rzeczy, to żeby zaczęli szerować ten film. Tak. Było nawet pytanie, wiesz co, chyba widziałem taki zapewne komentarz, że ktoś spytał, wiesz, zrzucił takie otwarte pytanie, co musielibyśmy zrobić, żeby powstrzymać mistrzostwa świata i jak będą w telewizji i podmienić obraz, żeby to puścili, nie? Także to, a to i tak ma, jest, poradziło sobie doskonale, bo to ma co, 4 miliony wyświetleń? Chociaż 4 miliony w porównaniu z 8 bilionami, czy miliardami, no, mówiąc po albo polsku. Nieraz jak różne gwiazdy muzyki oglądam i mają wyświetlenia już po 20 milionów, po 1 bilion No. w ogóle, to jest kosmos, film No, 1 no. bilion, nie? To jest dopiero wow. No, Wow, no, to tak jest no, taka no. kropla. No także co, dziękujemy bardzo widzom, zapraszamy i też dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcielibyście może więcej tego typu tematów, materiałów, rozkmin, materiałów, przemyśleń. rozkmin. Wydaje mi się, że ten temat polityki, systemowej analizy byłby genialny. Może nie pod kątem politycznym stricte, bo tak się nie znamy na polityce, ale samej analizy jakby systemowej niektórych tematów, to wydaje mi się, że to jest ciekawy w ogóle taki temat, nie? To ja generalnie lubię sobie pogadać, chociaż ja zazwyczaj, jeśli mogę, to już od razu wszystko sprowadzam z powrotem do jakichś niedualnych spraw, nie? Więc Skrzywienie zawodowe. trochę tak, no. Jasne. Dobra, to co? Dziękujemy bardzo wszystkim. No, dzięki serdeczne. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapki w górę. Wejdźcie na kanał Aleksandra, Non-Duality Polska, na grupę na Facebooku Non-Duality Polska. Wszyscy jesteśmy świadomością. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w subskrybujcie, kolejnym łapki w górę. Materiale. Tak, łapki, tak, serduszka, wszystko dla nas. Dobra, to pa. Na razie, to pa.